Witam wszystkich internautów. Chciałbym dzisiaj omówić telefon Sony Premium. Chyba jest to model XZ. Nie jestem pewien tego. A ten ostatni, co wypuściło Sony. Ponieważ już użytkowałem ten telefon trochę czasu, więc coś mogę o nim powiedzieć z perspektywy chwili użytkowania. A ponieważ seplenię i pluję na lewo i prawo, najpierw zacznę od tego, że lekko go przeczyszczę, ponieważ jest cały przeze mnie zaśliniony i zasyfiony. Do tego celu używam specjalnych szmatek do czyszczenia ekranów, komputerów i tego typu pierdół. O, proszę bardzo. Więc tak, ten telefon posiada procesor, który jest mapowany z prędkością i ma jeszcze całą masę innych gadżetów. Nie wiem, gówno mnie to obchodzi. Chodzi po prostu o to, że działa szybko, jest dobry. To pewnie są jakieś nowe procesory, czy jeden z tych lepszych, bo to jest jeden z tych ostatnich modeli, więc cóż, miałby mieć gówniany procesor? Nie, ma fajne procesory. Szybko, bardzo szybko chodzi wszystko, chociaż po jakimś czasie, a mam go już za 2 miesiące, no widzimy, że minimalnie coś się lekko zacina. Czasami jak przesuwamy sobie na przykład historię naszych tych rozmów, no to widać, że coś nam się troszeczkę tutaj przycina. Myślę, że to jest Android, który jednak zawsze po jakimś czasie po prostu spowalnia. No, po 2 latach użytkowania telefonu z Androidem no, trzeba liczyć zawsze na to, że ten telefon będzie działał wolniej. No, tak to po prostu jest i tyle. Co mogę powiedzieć o tym aparacie? O tym telefonie, a właściwie aparacie. Właśnie. Ma on pikseli i robi fajne zdjęcia. Bardzo fajne zdjęcia, jestem z nich zadowolony. Ładniejsze niż robił poprzedni model, który również posiadałem. Telefon jest wodoodporny. Brałem w nim ileś razy prysznic i może nie tak, że go wkładałem całkowicie pod wodą, ale tu chlapnęło na lewo, prawo, nic się nigdy z nim nie działo. Bardzo fajnie. Głośniej gra niż poprzedni model, także to też jest na plus. Ma bardzo jedną dziwną rzecz. Jak się w niego 2 razy uderza, tak jak chce się po prostu wywołać ekran, to nic takiego nie działa. I to jest dziwne. Coś na ten temat googlowałem, podobno mieli to poprawić. Może teraz już jest jakieś oprogramowanie nowe, które sprawia, że on działa, ale na początku ekran trzeba wywoływać tym przyciskiem o tutaj po prawej stronie, który jest również czytnikiem linii papilarnych, który to przycisk działa lepiej niż w poprzednim modelu. Tak powinno być, rzeczy w następnych modelach powinny działać lepiej. Również w lepszym miejscu jest umieszczony przycisk ciszej, głośniej i to też jest na plus. Ja mam tutaj model, który jest srebrny i można się w nim przejrzeć jak w lusterku. Tak samo było w poprzednim modelu, uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, chociaż niektórzy mówią, że im się to nie podoba, ale mnie to mało interesuje. Niektórzy mają zastrzeżenie do tego telefonu, że ekran nie przypada na cały front. No tak właśnie jest w tym telefonie, niektórym to się może nie podobać. Teraz są tendencje, żeby ten ekran był jak największy, może to dobrze, może to źle, nie wiem. I ogólnie telefon się podoba, ja lubię firmę Sony, może to jest jakiś mój taki sentyment z dawnych czasów, a może po prostu to, że to były pierwsze telefony, które były wodoodporne, kurzoodporne. Uważam, że wszystkie telefony takie powinny być, a jeżeli takie nie są, to są po prostu beznadziejne, bo przecież deszcz gdzieś pada, mogą paść krople i i mamy dziwną sytuację, że telefon się psuje od byle czego. Tak tutaj nie jest. Cóż mogę jeszcze dodać na temat tego urządzenia? No wiadomo, że fajnie będą w nim chodziły wszelkiego rodzaju gry, szczególnie te połączone z PlayStation. Jest tam jakiś program, który łączy z PlayStation i coś tam się wyświetla, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale jest to fajne i super. Jest fajna jedna rzecz. Można włożyć do tego telefonu dwie karty. Co ja mówiłem? Jest możliwość włożenia do niego dwóch kart. Natomiast jeżeli włożymy dwie karty i będziemy mieli dwa numery, to nie możemy włożyć za to ekstra pamięci, bo ten jedno wejście jest tym samym wejściem, które jest na pamięć albo na kartę. Musimy wybrać jedną opcję. Ja wybrałem opcję pamięci. W sumie nie potrzebuję dwóch numerów. Wydawało mi się, że potrzebuję, ale nie potrzebuję. Ale jeżeli kupicie ten telefon na abonament, takiej opcji nie ma, ponieważ operatorzy nie lubią, żebyście mieli dwa numery, bo ten drugi numer może być numerem nie od nich i wtedy nie będą zarabiali na Was pieniędzy, więc jest to bez sensu, więc oni takich telefonów nie sprzedają. Taki telefon trzeba kupić sobie w sklepie. Jeszcze ostatnia chyba ważna rzecz to bateria. Bateria generalnie starcza na dzień pracy. Zależy oczywiście, jak pracujecie. Moje użytkowanie telefonu wygląda mniej więcej tak, że rano oglądam w toalecie, przy porannej toalecie YouTube'a. Jest to jakieś 10-15 minut. W tym momencie leci z tego telefonu jakieś 15-20% baterii, ponieważ po nocy zawsze mam telefon naładowany w 100%. A potem dzwonię średnio dużo. Nie jakoś tak potwornie dużo, jakby Wam się wydawało, że mogę dzwonić, ale sobie dzwonię. Potem wieczorem, jadąc samochodem, dzwonię trochę więcej. Czasami ten telefon pod koniec dnia należałoby podładować. Jeżeli dzwoni trochę mniej, to zupełnie wystarcza ta bateria. Czasami w trakcie jeszcze dnia gdzieś tam przejrzę jakąś stronkę, sprawdzę maila, nie aż tak wiele. Także bateria jest, oceniłbym, średnio ok, na pewno dużo lepsza niż w poprzednim modelu, ale też nie aż taka super, jakbyśmy chcieli. A nie wiem, czy w innych telefonach jest lepsza, bo w ogóle nie znam się na telefonach i nie wiem, czemu w ogóle robię ten program. Ostatnia rzecz. Jest USB. Trochę inne USB niż obowiązuje we wszystkich telefonach. Ono się tym różni, że nie trzeba patrzeć, z której strony je wkładamy, tylko możemy je obrócić z jednej i z drugiej i włożyć. Jest to specjalne USB, z jednej strony niby fajnie, a z drugiej strony nie fajnie, bo jak mamy wszystkie te stare wejścia USB, to one nie pasują. Mamy oczywiście do niego ładowarkę z nowym wejściem USB, ale jeżeli potrzebujecie jeszcze jednego kabelka do ładowania go na przykład w samochodzie czy gdzieś tam, to musicie sobie kupić jeszcze jeden kabelek i pamiętać, że to jest to nowe wejście USB do Sony telefonu. I to tyle. Papa. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, oprócz 100 rzeczy, o których też zapomniałem, ale o nich nie powiem. Ten telefon posiada specjalną funkcję nagrywania w slow motion i jest to bardzo fajne, oprócz tego, że jest to nie do końca fajne, ponieważ on nie nagrywa cały czas slow motion, tylko to slow motion wrzuca się na chwilę, nie wiem, na ileś sekund, 10 czy 5, nie pamiętam już na ile, i nagle się wyłącza i po prostu jak coś nagrywamy, możemy nagle tak docisnąć i on nagrywa wtedy w slow motion, a może się nic nie dociska, tylko od razu się ustawia tą funkcję, nie pamiętam. W każdym razie ona nie trwa cały czas, więc nie myślcie sobie, że możecie sobie nagrywać przez minutę coś w slow motion. Nie, nie możecie, możecie przez ileś sekund. To slow motion jest ok, ale jest krótkie. Mało, ale fajnie. Jakość, nie ilość. Slow motion. Czajcie?